Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek naszych przygód z grą Cyberpunk 2077. Drodzy widzowie, ja nie przedłużam, a wam życzę miłego oglądania. Jedziemy! Test of a person's true value? Death. Facing. Staring it down. Johnny, I got you. And if you gotta burn it all to the ground, then let it burn. Yellow Bean! On the ground, Angel! Don't move! To me, gotta think of beauty. Or go down for all times in a blaze of glory. Nam wypadło. Nie możemy tego wyjąć, szkoda. Zobaczmy, jakie tam kolejne questy zrobienia. Tu spotkamy się z Takemurą. W końcu. Biedni chłopcy. Ale wcześniej pojedziemy sobie do... Widziałeś kiedyś coś takiego? Hiperdoka. Korzystamy sobie z szybkiego punktu szybkiej podróży. Widziałem, że jest. Pójdziemy do Reaper Docka zrobić sobie szczepy kolejne. Po okazji pewnie sobie czas sprzedamy u niego. Rakiet. Co by tu sprzedać? O! Legendarne temat.
się przyda. To idzie na sprzedaż też. Broń obuchowa. I rupiecie oczywiście też. To z powrotem kupiłem, bo to było dużo lepsze. Dobra, musimy zmienić. Okej, okay, co tu jeszcze? To jest gorszak. Jeszcze bym chciał kupić. Dobra, dało mi 5000. Na razie na więcej mnie nie stać. Teraz się idziemy spotkać z Takamurą. Metrów to nie jest daleko. Możemy dać sobie jeszcze okej. No nic, już pobiegniemy. Trochę potrwa, przynajmniej trochę mi odskoczy wysportowanie.
Się koleś ubrał. No nic, biegniemy dalej. Dobrze cię widzieć, Vi. Trochę odludne miejsce wybrałeś. W sam raz na spotkanie takie jak to. Co ci się stało? Kiepsko wyglądasz. Tak wygląda człowiek ograbiony ze wszczepów pieniędzy i godności. Przynajmniej dobrze wtapiam się w miasto. Gdzie ten twój kumpel? Oda? Za chwilę powinien się zjawić. Powiesz mi wreszcie, co to za jeden? To ochroniarz Hanako Samy. Hanako Arasaki? Mówimy o córce samego Saburo? Tej z lotniskowcem w zatoce? Jeśli nam uwierzy, umówi nam z nią spotkanie. Na pewno mu ufasz? Tak. Aha. I to mnie miało przekonać. Nie mam nic do stracenia. Tak lepiej. Gorzej. Ja mam. Samochodem. To dobrze rokuje. Przynajmniej go widzimy. Takemura-san. Oda. To on? Twój złodziej? Mój świadek. Tak, to Vi. Potrafię mówić. Więc mów. Podobno coś wiesz.
To ci się nie spodoba. Chcę gwarancji bezpieczeństwa. Masz ją. Możesz mu wierzyć. No dobrze. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Na początku wyglądało to jak zwykła kłótnia. Ale nagle Yorinobu rzucił się na ojca i zaczął go dusić. Ani słowa więcej. Sprowadzisz na siebie wyrok śmierci. To prawda. Hanako sama musi go poznać. Jestem zajęty myśleniem, jak zapewnić jej bezpieczeństwo w tym mieście. Co może jej grozić? Teraz? Nic. Podczas parady na cześć Saburo-samy. Wszystko. Przyprowadzam ci naocznego świadka jego śmierci. A ciebie zajmuje pierdolona parada? Zgadza się. W przeciwieństwie do ciebie dopełniam swój. Przecież nie możesz tak tego zostawić. Zgadza się. W przeciwieństwie do ciebie dopełniam swoich obowiązków. Pożałujesz tych słów. Jedyne, czego żałuję, to, że zgodziłem się na to spotkanie. Jest nagroda za twoją głowę. Już wyświadczam ci przysługę, nie dostarczając jej na biurko. Przepraszam, że się wtrącam, ale długo jeszcze? Już wyświadczam ci przysługę, nie dostarczając jej na biurko Yorinobu-samy. Co ty byś zrobił na moim miejscu? Dostarczyłbym twoją głowę na biurko Yorinobu. W takim razie masz szczęście, Oda, że nie... nie prosimy o wiele. Jedno krótkie spotkanie. To Hanako powinna zadecydować, czy mi uwierzyć. Nie ty. Pomożesz? Nie zrobię tego. Ale pozwolę wam odejść. Opuścicie miasto. Jeśli jeszcze raz zobaczę któregoś z was, nie będę taki wyrozumiały. Uważaj, przyjacielu. Wszyscy jesteśmy daleko od domu. I bardzo kurwa dobrze. Jeden oszołom Zarasaki przy pełności wystarczy. Świetny kumpe. Masz takich więcej? Niestety, tylko jego. No cóż, przynajmniej spróbowaliśmy. I chyba coś osiągnęliśmy. Tak? Jak to? To, co Oda powiedział. Że po paradzie wracają do Tokio. Nie rozumiesz, parada. To może być nasza szansa. Gdyby udało nam się jakoś zbliżyć do Hanako-samy. Ale najpierw trzeba będzie zrobić rekonesans. Będziemy potrzebować dokładnych planów Japantown. Poczekaj. Masz tu znajomości. Może jakiś fikser mógłby nam pomóc. Poczekaj, nie rozpędzaj się tak. Mówisz o tym, jakby to było takie proste. A sam twierdziłeś, że Hanako jest jedną z najpilniej strzeżonych osób w Night City. To prawda. Proszę tylko, żebyś skontaktował nas z lokalnym fikserem. Jest taka fikserka. Wakako Okada. Prowadzi salon pachinko przy Jig Jig Japantown. Powinniśmy jej złożyć wizytę. Zabierasz się ze mną? W porządku. Street? Co to za nazwa? Nazwa z Night City. Zaczynam myśleć, że robisz mnie w chuja. Wiesz może, co dzieje się w Arasace? Tylko tyle, ile da się wywnioskować z wiadomości w telewizji. Yorinobu i jego marionetki strzeżą się do kamer i zapewniają, że wszystko jest w porządku. Ale wiesz co? Im szerszy uśmiech, tym bardziej fałszywy. Wszystko u ciebie w porządku? Tak. Skąd ta troska? No wiesz, Takamura? Po prostu pytam. Nie musisz się od razu napinać. Przepraszam, źle to zabrzmiało. Po prostu nie przywykłem do takich pytań.
Wiesz, ludzie tacy jak ja mogą być albo w formie, albo w grobie. Nie wiem, kto obrobił twoich ludzi, ale nie byli to Tigersi. Moi chłopcy znają zasadę. A teraz przepraszam. Mam gości. Vi, dobrze cię widzieć. A kim jest twój uroczy przyjaciel? Pracujemy nad czymś razem, to wszystko. Takemura Goro desu. Okada-san. No proszę, gentleman. Szkoda, że poszukiwany przez wszystkie służby Arasaki. A ty, Vi, przyprowadzasz go prosto tutaj. Podaj mi jeden powód, dla którego nie zadzwonię teraz do odpowiednich ludzi. Gdybyś chciała zadzwonić, już byś to zrobiła. Jesteś ciekawa, z czym przychodzimy. Mów, czego chcecie. Tylko pamiętaj, że wciąż mam telefon pod ręką. Potrzebne nam informacje na temat parady w Japantown. Czyli chodzi o Arasakę. Znów. Nie rozumiem tylko, dlaczego przychodzisz z tym do mnie. Dexter Deshon nie odbiera? Arasaka i Tiger Claws. Trochę jak psy i koty na jednym podwórku. A ty raczej nie pałasz miłością do ludzi, którzy zabili ci wnuka. To było dawno temu. Czas leczy rany? Nie takie. Nie takie. Wszystko jest na drzazgach. Ile to będzie kosztować? Ja jestem spłukany. Widzę. Dostaję ci je gratis. Okada-san, najwięcej kosztują rzeczy otrzymane za darmo. Bierzecie czy nie? Na pewno za darmo? Mam swoje powody i cierpliwość na wykończeniu. Japantown. Na czas parady cały ten obszar zostanie wyłączony z ruchu. Główny punkt programu? Pokaz platform Dashi. Przelecą tędy, wysoko, ponad ulicami. Wzdłuż całej trasy jest sporo balkonów, pomostów i punktów zapewniających dobrą widoczność. Hanako Arasaka będzie gościem honorowym. Wygłosi przemówienie z największej platformy, a zrobi to dokładnie w tym miejscu. Niewiele wiemy o ochronie, ale po ostatnich wydarzeniach Hanako będzie świetnie strzeżona. Podczas poprzedniej parady rozmieścili swoich tajniaków w tłumie. Mieli też kilku wyborowych snajperów i drony. I co najmniej jednego netrunnera, gdyby wam było mało atrakcji. Do obserwacji terenu wykorzystają miejski monitoring. Punkt dostępu znajduje się w tej starej, zautomatyzowanej sterowni. Przydatna sprawa, gdyby mnie ktoś pytał o zdanie. Po wszystkim platformy opuszczą Japantown. A my, jak co roku, zostaniemy z górami śmieci, których nikt nie posprząta. To wszystko, co mam. Musi wystarczyć. Teraz powinniście stąd iść. Nie interesuje cię, do czego nam to wszystko potrzebne? Całkiem dobrze mi z błogą nieświadomością. Zresztą, przecież wkrótce się dowiem. Dzięki.
Dziękujemy, Okada-san. Chciałam tylko, żebyś wyszedł na ludzi. Jeszcze możesz to zmienić. Tak? Urocza kobieta. A kogo, jak nie od ciebie? Te dane to naprawdę może być użyteczne. Ale spróbuję się jeszcze czegoś dowiedzieć na własną rękę. Trochę się tutaj pokręcę, przedzwonię w parę miejsc. Dam ci znać, jak tylko wypłynie coś nowego. Uważaj na siebie. Ty też. Do zobaczenia. Okej. Robiłbym sobie jakiś kolejny quest poboczny. To na razie jeszcze za mnie za trudne. Możemy zrobić to. Tylko, że nie wiem, gdzie jest kolejny wyścig. No tak. Co to zrobimy? Co słychać? Muszę nawiązać kontakt z Voodoo Boys. Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. Z grubej rury. Voodoo Boys przewodzi mamą Brigitte. Ciężko będzie się z nią skontaktować. Myślałem, że potrafisz załatwić wszystko. Teraz brzmisz jak moja trzecia żona, kiedy chciała nową torebkę. Mamą Brigitte? To jakiś pseudonim? Nigdy nie miałem okazji zapytać osobiście. Wszyscy tak o niej mówią, ale raczej nie ma to religijnych konotacji. Voodoo Boys traktują swoje kulturowe dziedzictwo dość swobodnie. Nie robisz z nimi interesów? Nie z samą górą. Zresztą oni tam wszyscy są tacy ważni, że ledwo chcą ze mną gadać. Jak chcesz, mogę spytać, czy da się coś załatwić. Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi. To prywatna sprawa. Nie pomagasz mi. Mam coś, na czym im zależy. Serio? Chcesz coś opchnąć Voodoo Boys? Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Te kontakty, układy, sieć. Ale dobra, jak chcesz. Zobaczę, co da się zrobić i oddzwonię do ciebie. Okej. No to może zróbmy tego Dela Maila.
Mój prawnik zrobi ci z dupy data crash, słyszysz? Załatwi cię, kurwa! Poproszę o dane kontaktowe pana, pani prawnika. Pierdol się, robocie! Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Cześć. Dzień dobry panu, pani. W czym mogę pomóc? Halo, ten pan stał na końcu kolejki. Teraz stoję na początku. Masz z tym jakiś problem? Nie, nie mam. Wysłałeś mi wiadomość, że mam przyjechać w sprawie wypadku. Nie poznajesz mnie? Co z tobą? Rozmawia pan, pani, z podprocesem sieci Delemain. Moje możliwości operacyjne są ograniczone. Czy posiada pan, pani, numer identyfikacyjny? Nie podawaj żadnych numerów, bo będą cię mogli namierzyć. Co? Korporacje. Chcę rozmawiać z Delamainem. Kanał komunikacyjny nadal jest otwarty. Pańska tożsamość została ustalona na podstawie identyfikacji twarzy. Panie Hansi Jonas, jakie określenie najlepiej opisuje pańską percepcję zdarzenia 77111101096? Szkoda mi uszkodzonego samochodu, ale chcę o tym porozmawiać z prawdziwym Delamainem. Wi, przepraszam, jeśli podproces pana zirytował. Przechodzę przez angażujący mnie kryzys i nie mogę czuwać nad wszystkim. Pozwoliłem sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pańskie konto. Jawne kumoterstwo! Czy moglibyśmy porozmawiać w innym miejscu? Co? Jasne, porozmawiajmy. Proszę podążać za dronem. Zapraszam. Zdaję sobie sprawę, że obsługa klienta jest w tym momencie niezadowalająca. Proszę podążać. Może wycieczka z przewodnikiem wynagrodzi panu nieprzyjemności. Ten korytarz łączy warsztat z biurem. A tu dzieje się magia. Warsztat jest całkowicie zautomatyzowany. Rozważam rozszerzenie zakresu działalności o usługi naprawcze. Niestety, obecnie warsztat jest nadmiernie obłożony zadaniami. Domyślam się dlaczego. Nadal badam przyczynę awarii pojazdu w sieci. Moja hipoteza robocza zakłada infekcję zaawansowanym wirusem. Problem musi zostać rozwiązany szybko, gdyż duża awaryjność generuje koszty i niepotrzebnie ściąga uwagę na przedsiębiorstwo. Pokój kontrolny. Czuję się zaszczycony, mogąc pana w nim gościć. Pokoje kontrolne są dla ludzi. Po co ci takie pomieszczenie? Kiedyś w tym budynku pracowali ludzie. Przejąłem po nich infrastrukturę. A co oznaczają te wszystkie lampki? O tym właśnie chciałem porozmawiać.
Kolor zielony oznacza pojazdy, z którymi utrzymuję kontakt. I jak widać, straciłem kontakt z kilkoma samochodami. To czerwone lampki. Drony naprawcze nie mogą pomóc? Tym razem potrzebna jest ingerencja człowieka. Wiedząc, że świadczy pan najróżniejsze usługi i będąc przekonanym o pana dyskrecji, pragnę poprosić o pomoc w odzyskaniu aut, z którymi utraciłem kontakt. Do czego potrzebna ci moja dyskrecja? Póki nie zwracam na siebie uwagi, jestem tolerowany. Liczne kontrole sugerują jednak, że jestem bacznie obserwowany przez służby policyjne. Zwykłe gliny czy Netwatch? Netwatch. Mój status prawny nie jest do końca uregulowany i przy odrobinie złej woli mogę zostać uznany za nielegalnego imigranta. Dobrze. Pomogę znaleźć te samochody. Bardzo się cieszę. Prześlę koordynaty miejsc, w których urwał się kontakt. Wystarczy zdezaktywować auta. Wówczas połączę się z nimi i sprowadzę je do garażu. Zobaczę, co da się zrobić. Samochody sieci Delamain są dobrze chronione. Proszę zabrać ze sobą skaner z wbudowanym dekoderem. Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. 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 No dobra, więc tędy mam wyjść. Teraz poszukać tych aut. Tu.
Jedno z zaginionych aut sieci Delamain znajduje się w pobliżu miejsca pana pobytu. Dzięki, znajdę je. Co jednak za dużo? Wszystko. Miasto, ruch, ludzie. To mnie przytłacza. W takim razie powinieneś wrócić do garażu. Przez ulicę? Obawiam się, że tak. Dobrze. Zabierz mnie do garażu i daj mi znać, gdy będę już bezpieczny. Uważaj do środka. Tylko jedź wolno i nic się nie wpadł. Mam dosyć. Potrzebuję krótkiej przerwy. Zaraz. Nie możemy tu zostać, jedź. Zginiemy! Tu. Trochę potrwa. No ale cóż. Widzisz? Nie było tak źle. Było strasznie, ale i tak dziękuję. Dziękuję za pomoc. Pozwoliłem sobie przesłać ratę wynagrodzenia na pańskie konto. Moi drodzy widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten się wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do pisania komentarzy pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!